Po co nam prawo karne? Czy możemy założyć, że Mariusz T. po wyjściu na wolność ponownie popełni zbrodnię? Co o działaniach ustawodawcy i Ministerstwa Sprawiedliwości mówi nam jego głośna sprawa? I wreszcie, co budzi wątpliwości w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób? Odpowiedzi na te i inne pytania mogliśmy poznać podczas wykładu otwartego profesor Moniki Płatek, Niebezpieczni w prawie karnym, Legal Fiction czy Fiction of Legality. Spotkanie zorganizował Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że prawo karne jest taką specjalną dziedziną, gałęzią, która działa w ostateczności. Ona jest ultima ratio, czyli jest to środek rozwiązywania problemów społecznych, bardzo specyficzny. Można rozwiązywać i kontrolować ludzi poprzez edukację, poprzez zdrowie, poprzez mediację, poprzez koncyliację, poprzez prawo administracyjne, znacznie skuteczniej niż przez prawo karne. W czasie wykładu profesor Płatek odniosła się do głośnej sprawy Mariusza T. Jak wiemy, kazus ten rozpoczął w Polsce emocjonalną debatę. Czy możemy mieć pewność, że więzień, który odbył karę, wróci na drogę przestępczości? Uczciwy człowiek bardzo wyraźnie mówi, nie ma pewności ani, że się coś stanie, ani, że się nie stanie. Natomiast kodeks karny przewiduje również i to, że mamy recydywę. W związku z tym przewiduje, że ludzie mogą powracać do przestępstwa. Czy muszą? Nie. Jeżeli będziemy mieli sprawną policję i sprawne wdrożenie człowieka do życia na wolności, możliwość popełnienia przestępstwa w sposób naturalny zostaje zredukowana do maksymalnego minimum. Karnistka zwróciła także uwagę na niepokojącą retorykę ustawodawcy i Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą groźnych przestępców. To, co jest tutaj bardzo niepokojące, to to, że ustawodawca i Ministerstwo Sprawiedliwości użyło pojęcia bestii, co w mojej głowie od razu otwiera jednakże alarmistyczny dzwonek, bo pokazuje to na próbę wykorzystania techniki dehumanizacji, która ma doprowadzić do tego, abyśmy się godzili na inne, gorsze traktowanie ludzi, właśnie z tego względu, że będziemy ich traktować jako obcych i nie ludzi. Jeżeli ktoś to robi to nie przez przypadek, tylko robi to po to, żeby znaleźć aprobatę dla działań, które są w gruncie rzeczy pozaprawne. I to, że ustawodawca przyznaje, że obchodzi ustawę, obchodzi konstytucję, obchodzi konwencję, jest tego najlepszym dowodem. A co z kwestią przymusowego leczenia osób, jak określa ustawa, stwarzających zagrożenie? Terapia ma to do siebie i psychoterapia ma to do siebie, że można ją rzeczywiście prowadzić, o ile ktoś sobie tego życzy. Nie można jej robić przymusowo. Nie można udawać, że mamy do czynienia z ludźmi chorymi, tam gdzie oni chorzy nie są. Czy są zaburzeni? Nie bardziej niż my, ponieważ kryteria stwierdzenia, że ktoś jest zaburzony, są bardzo luźne, bardzo niewyraźne. I wreszcie profesor Płatek zmusza do ważnej refleksji nad tym, czy przepisy, które tworzymy, to legalna fikcja, czy fikcja legalności. To, co tworzymy w ramach przepisów, to jest do pewnego stopnia fikcja. My stwarzamy rzeczywistość, czyli to jest to, gdzie operujemy pojęciem fikcji prawnej, tworząc przepisy prawa karnego, zdając sobie sprawę z tego, że przestępstwo jako takie nie istnieje. My mówimy, że coś jest przestępstwem i dlatego ono się przestępstwem staje. Natomiast to, czy mamy do czynienia z fikcją legalności, to jest oczywiście pytanie, które dotyczy sytuacji, w której tworzy się przepisy po to, żeby obejść prawo, po to, żeby załatwić inne problemy, po to, żeby stworzyć pretekst do eliminowania ludzi, do zamykania, po to, żeby wygrać walkę z innym organem, na przykład z sądami, chcąc mieć wpływ na ich decyzje. I to są tak naprawdę działania, które łamią podstawowe zasady państwa prawa, chociażby zawarte w Konstytucji.